Co tam? 3 minuty to świetny czas, żeby ten sobotni poranek usiąść przy Bożym Słowie, a dzisiejsza liturgia pokazuje nam bardzo mocno, i to myślę, że jest słowo potrzebne może nam, może nie tyle nam, ale chociaż nam też, że jeżeli świat nie ma w sobie Boga, jeżeli nie przyjmie Chrystusa, to jest światem bez życia, jest światem umarłym. Nie chcemy się z tym mierzyć, bo chcemy, każdy z nas chce żyć, a też ciężko nam się przyznawać do swoich grzechów, przyznawać do swojego trądu, przyznawać do tego, że nie mamy w sobie życia. Jednak kiedy nie przyjmiemy Chrystusa, jeżeli nie wejdziemy rzeczywiście w relację z Nim, nie mamy życia w sobie. To są trudne słowa. Dzisiaj warto pod tym kątem tą Ewangelię i czytanie właśnie przeczytać. Kiedy nie ma Chrystusa, nie ma Boga, nie ma życia w nas, wszystko dookoła nas umiera. To nie jest zła nowina, bo tak, rzeczywiście, tak jest ze światem. Patrzymy na świat, jest pełen brudu, jest pełen grzechu, jest pełen ciemności. To prawda, ale dlatego rodzi się na nas Chrystus, żeby nas wszystkich uratować. I te tłumy, które odkrywały w Chrystusie źródło życia, przychodziły do Niego, są dla nas takim też wzorem, i my możemy być jednym z tych ludzi, którzy albo doświadczają uzdrowienia, albo właśnie przychodzą, żeby słuchać nauki i też doświadczać mocy Bożej. Jeżeli nie masz w sobie życia, jeżeli cały czas to życie tracisz, jeżeli brakuje ci szczęścia w twoim życiu, albo czujesz się nieczysty, czujesz się brudny, czujesz się umarły, przyjdź do Chrystusa. Dlatego przeżywamy Boże Narodzenie nie po to, żeby poczuć jakiś tam dobry klimat, żeby nam było przyjemnie, miło i sympatycznie podczas jakichś spotkań rodzinnych czy przyjacielskich, czy jakichkolwiek innych, tylko dlatego, że potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy Jego życia w nas, bo bez Niego nie jesteśmy w stanie sami funkcjonować. To brzmi może smutno, ale właśnie to jest dobra nowina, bo On jest, bo On przyszedł, możesz Go przyjąć. Do tego Cię zapraszam dzisiaj i zawsze, każdego dnia. On jest jedynym właściwym źródłem życia dla nas. Niech ten sobotni dzień Cię Pan Jezus sprowadzi i niech Cię błogosławi cała Trójca Święta, nasz Bóg kochany, który ratuje nas, który nie zostawia nas umarłych, nie ustawia nas chorymi. Nie zostawia nas chorymi, ale nas ratuje z naszych różnych trudności i daje nam życie. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pan.